Do niedawna kamera cofania należała do grupy wyposażenia, za które trzeba było słono zapłacić. Dzisiaj kamerę możecie kupić w niemal każdym sklepie motoryzacyjnym. I koszt jest niewielki, a montaż banalnie prosty. Co najważniejsze, pasuje do większości samochodów. Do naszego wybrałem najprostszy model zintegrowany z ramką pod rejestrację. Do montażu będę potrzebował tylko dwóch śrub. Najbardziej pracochłonnym etapem jest poprowadzenie przewodów, które będą łączyły kamerę cofania oraz stację multimedialną. W tym celu najlepiej oczywiście przeprowadzić przewody przez fabryczną przelotkę, która chroni instalację elektryczną przed zagnieceniem czy też przycięciem. Zaczynamy od tego, że wprowadziliśmy sobie pilocik, kawałek druciku, którym będziemy przeciągać instalację. Instalacja jest tutaj, haczyk. Przeciągamy. O, i już jest. Teraz tylko wystarczy podłączyć fabryczne kostki. Też dobra moja rada. Tego typu połączenie najlepiej dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolacyjną. Tak na wypadek, żeby się samo nie chciało rozłączyć. PCV-ka jest idealna, ponieważ tu jest spora wilgoci. Owijamy i to połączenie jest zabezpieczone. Naturalnie wszystko trzeba spiąć opaskami, żeby to wyglądało porządnie. Puścimy górą, dokładnie po fabrycznej wiązce. W tym miejscu nasza wiązka rozgałęzia się. Przewód wideo dalej pójdzie pod sufitką do stacji multimedialnej. Natomiast przewody zasilające schodzą w dół do lampy. Mamy dwa kable. Czarny oraz czerwony. Czarny to minus, który podłączymy do fabrycznej masy. Natomiast czerwony to zasilanie kamery. Podłączymy do zasilania lampy cofania. Ponieważ chcemy, żeby kamera działała wtedy, gdy włączymy bieg wsteczny. W przypadku dużych samochodów koniecznie musimy dokupić przedłużacz wideo, ponieważ fabryczny przewód jest zbyt krótki. Oprócz tego konieczne jest przedłużenie przewodu, który wzbudza wyświetlacz. Całość izolujemy i pięknie schowamy w podsufitkę. Teraz możemy podłączyć kamerę do stacji multimedialnej. W tym przypadku jest jedno dedykowane wejście. Wpinamy przewód sygnałowy wideo i w większości przypadków to wystarczy, żeby stacja zaczęła odtwarzać obraz z kamery. Ale niektóre odbiorniki mają dodatkową opcję, która ma wzbudzić czy uruchomić obraz wideo. Wtedy musimy podłączyć ten przewód, który jest zasilany ze świateł cofania. Czyli łączymy przewód plusowy do tego gniazda i w ten sposób, niezależnie od trybu, w jakim pracuje odtwarzacz, natychmiast po włączeniu wstecznego biegu zobaczymy na ekranie obraz z kamery. Czas na próbę generalną. Za podłączony, wsteczny bieg. No i kamera działa. Zapłaciłem za nią 150 zł. A czas, jaki poświęciłem na jej montaż, to 3 godziny.